Bank Pekao od kilkunastu miesięcy przechodzi wielkie zmiany i działa coraz prężniej. Miliony klientów instytucji spod znaku charakterystycznego żubra zetknęli się właśnie z wiadomością, która wryła ich w ziemię. Nikt nie był przygotowany na taki obrót spraw. Bank Pekao jest pierwszym wyborem wielu Polaków. Wszyscy, którzy zdecydowali się powierzyć swoje pieniądze w dyspozycję tego banku, mogli poczuć się zaskoczeni po zaznajomieniu się z najświeższymi informacjami dotyczącymi ich faworyta. Bardzo prestiżowa instytucja o międzynarodowej renomie wypowiedziała się na temat ostatnich działań Pekao. Rzeczy, które można wyczytać w ich raporcie, mogą być zaskakujące dla wielu osób. Bank Pekao klientów wryło w ziemię po najnowszych informacjach. Sytuację banku Pekao postanowili skrupulatnie przebadać eksperci firmy Morgan Stanley, będącej jednym z największych światowych graczy na polu doradztwa finansowego. Instytucja działająca w kilkudziesięciu krajach na całym świecie wyjawiła prawdę, o której nikt jeszcze nie wiedział. Okazało się, że Pekao w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wywalczyło sobie miano najlepszego polskiego banku. Jak to możliwe? Eksperci podkreślają, że oferuje najlepszą ekspozycję na Polskę. A wiadomo, że gospodarka naszego kraju jest najsilniejsza w regionie wschodnioeuropejskim. Nie bez znaczenia były w tym wszystkim zakupy akcji banku w 2017 roku. Właśnie wtedy wielkie pieniądze na udziały wydałem. Inaczej PZU. Nieustannie polepszająca się sytuacja doprowadziła do tego, że Pekao udało się wyprzedzić dotychczasowego lidera większości kategorii, czyli Pekao BP. Od czasu zakupu w drugim kwartale 2017 roku akcji przez PZU i PFR, Pekao poprawia działalność operacyjną i ostatnio przebiło Pekao BP we wzroście wyników odsetkowego i prowizyjnego, we wzroście aktywów, a także optymalizacji oddziałów i kadry, można przeczytać we fragmentach raportu opublikowanych na portalu Bankier. Dobry wizerunek w oczach ekspertów. Eksperci nie rozumieją, dlaczego rozpędzone Pekao nie jest należycie dobrze odbierane przez rynek. Dokonania te wymagają nakładów inwestycyjnych, dlatego kontrola kosztów w porównaniu z Pekao BP nie jest jeszcze tak skuteczna. Ale to, że rynek nie docenia wyników operacyjnych Pekao, jest nieprawidłowe, dodają. Tak dobre wyniki nie mogły przejść bez echa. Firma Morgan Stanley przyznała bankowi swoje rekomendacje. Dla potencjalnych klientów jest to bardzo dobry znak, który pokazuje, że warto jest przekazać część swoich funduszy w zarządzanie banku Pekao.